Cześć moi drodzy, Klan to jedna z najpopularniejszych w Polsce telenowel i oczywiście na pewno pamiętamy wszyscy czasy, kiedy Klan bił rekordy popularności, a występujący tam aktorzy cieszyli się naprawdę wielką popularnością. Chociaż słowo cieszyli może nie do końca jest tutaj na miejscu. Nie wszystkich to cieszyło, oczywiste jest to, że w pewnym momencie ta popularność niektórym zaczęła doskwierać, inni za to już po latach spędzonych w Klanie zaczęli być znudzeni tym formatem i za sprawą popularności, którą przyniosła im postać, w którą się wcielali, chcieli sięgnąć po nowe cele, możliwości, a jednak wiele osób uważała, że jest przez tę postać, z którą jest utożsamiana, nieco jednak ograniczana, zaszufladkowana, jak to często mówimy. Dziś opowiem Wam o gwiazdach Klanu, które odeszły z serialu, jak potoczyły się ich losy, co u nich słychać, jak dziś wyglądają. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam Was bardzo serdecznie, pokazywały się tu zdjęcia mniej więcej, o kim będę mówić, więc myślę, że warto zostać do samego końca. Zapraszam. Beatę od samego początku Klanu grała Dorota Naruszewicz. Zresztą do dzisiaj jest kojarzona z tą rolą, jednak w 2011 roku podjęła decyzję o tym, by odejść z serialu i zastąpiła ją inna aktorka. Klan nie był jednak jej pierwszą rolą. Już w czasie studiów pojawiła się bowiem na planie komedii Kolejność uczuć. Zagrała też w Panu Tadeuszu półserio i Świątecznej przygodzie. Jednak to właśnie Beata, którą później grała za nią już Magdalena Wójcik, przyniosła jej największą popularność. A pani Dorota oddała się życiu rodzinnemu i wychowaniu córek, Niny i Neli. Myślałam o tym 2 lub 3 lata, co jakiś czas temat wracał, tym bardziej, że po kilku latach Klanu odszedł Janek Wieczorkowski i wielu aktorów zastanawiało się wtedy, czy nie zrobić tego samego. Potem urodziłam dzieci i to ostatecznie pomogło mi podjąć decyzję. Po prostu postanowiłam skupić się na życiu rodzinnym, a to niespecjalnie się łączy z blaskiem fleszy, mówiła w Plejadzie. Ale żegnając się z Klanem, nie pożegnała się ze wszystkimi serialowymi występami. Mogliśmy ją oglądać w Hotelu 52, Na dobre i na złe, Koronie Królów czy Barwach Szczęścia. Ale przez jakiś czas zupełnie zniknęła z naszego gwiazdorskiego firmamentu. Na to za sprawą jej wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Mężem pani Doroty bowiem był wzięty prawnik Tomasz Żurawski, który tam pracował. Ich relacja jednak nie przetrwała próby czasu i pani Dorota nie kryła, że rozwód z mężem był dla niej bardzo trudnym życiowym doświadczeniem. Poszłam do psychiatry, pogadałam, popłakałam, on mi pomógł. Nie bałam się pomóc sobie w momencie, gdy poczułam, że nie jest fajnie. Trzeba patrzeć w przód i walczyć o siebie, mówiła wtedy. I jakiś czas temu zdecydowała się wrócić do Polski, a także do show biznesu. Nawet pamiętam taki moment, że wynajęła menadżerkę i pojawiała się na różnych branżowych imprezach. Również jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie obserwują ją fani. Niestety pod koniec roku przyszły dla niej trudne chwile, ponieważ pożegnała swoją ukochaną mamę, która od wielu lat zmagała się z Alzheimerem. Mimo upływu lat nadal my, moi drodzy fani Klanu, poznajemy te postacie. Pani Dorota mówi, że nadal spotyka się z wielką sympatią z tego tytułu. Mogłabym żałować jedynie tego, że nie zasypano mnie potem 1000 propozycji, ale samego odejścia z Klanu nigdy nie żałowałam. To była zdecydowanie dobra decyzja, mówiła po latach. I pewnie podobnie mówił serialowy Rysiek z Klanu. No bo jednak trzeba przyznać, że Rysiek z Klanu jest postacią kultową, no i nieco bekową, jak powiedziałaby młodzież. No bo na przykład każdy w moim wieku śmiał się z tego mycia rączek po obiedzie, czy tam do obiadu, już nie pamiętam. No i generalnie, że Rysiek z Klanu to, Rysiek z Klanu tamto. Piotr Cyrwus jest natomiast świetnym aktorem, który później udowodnił wielokrotnie, jak może być wszechstronny, w jakie role potrafi się wcielać. Natomiast Rysiek go trochę ograniczał i pan Piotr w pewnym momencie się zorientował. Zdecydował się odejść z Klanu w 2012 roku. I tak naprawdę był to wstrząs, bo nikt sobie nie wyobrażał serialu bez niego i o ile na przykład za Beatę wstawiono inną aktorkę, czy tam za inne postaci również, zaraz Wam o tym opowiem, o tyle Ryśka trzeba było po prostu uśmiercić. Nikt nie mógł tego zagrać tak jak on. I sama śmierć Ryśka w Klanie też była dość epicka, żartując oczywiście, i kultowa, bo doznał on po prostu ataku serca w wyniku tego, że ktoś go tam napadł w szpitalu już po jakimś wypadku. No nie wyglądało to jak z filmów akcji ze Stevenem Seagalem. Myśląc poważnie o zawodzie, nie mogłem być nim dłużej, wyznał, mówiąc o Ryśku.
i przyznał, że zaczęło mu przeszkadzać, że wszyscy, i producenci, i reżyserzy widzieli w nim poczciwego Ryszarda Lubicza. Kiedyś nawet prezydent Aleksander Kwaśniewski zwrócił się do mnie: panie Ryśku, podziwiam go za to, że oglądał Klan i znał mojego bohatera, ale zrobiło mi się przykro, mówił w jednym z wywiadów. I przyznał też, że Rysiu był taki poprawny, że nie mógł mieć długich włosów, a panu Piotrowi się to już po prostu marzyło. Zawsze chciałem mieć dłuższe włosy, ale producent Klanu uważał, że Ryszard Lubicz powinien być starannie ogolony i elegancko ostrzyżony. I miał rację, mogę więc powiedzieć, że zrezygnowałem z Klanu, żeby zapuścić włosy, powiedział w rozmowie z dziennikarką miesięcznika Twój Styl. Pan Piotr skupił się na teatrze, można go oglądać w Teatrze Kapitol, w sztuce Kiedy kota nie ma i w Teatrze Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim w komedii z Dreszczykiem. Przygotowywał się też do spektaklu pod tytułem Garderobiany. Wystąpił w wielu filmach, ale ja bardzo sobie cenię kampanię dla zwierząt, gdzie wcielił się w gangstera i pokazał właśnie też między innymi tutaj, jak bardzo wszechstronny jest. Głośna była także jego główna rola w filmie Fanatyk, gdzie wcielił się w wędkarza i pojawił się także na Wspólnej, gdzie grał upierdliwego sąsiada Romana, taką dość skomplikowaną postać, szczególnie jeśli się ją zestawi z Ryszardem. W Klanie doszło także do wymiany Daniela Rossa, czyli syna Moniki, w którą wciela się oczywiście Izabela Trojanowska od lat, natomiast synowie się zmienili. Właściwie Daniel jest jeden, ale grany przez dwóch aktorów. Najpierw był nim Jakub Tolak. Wcielał się w Daniela przez 11 lat. Pan Jakub wiedzie życie naprawdę niesztampowe dla wielu osób, nie mieszczące się w głowie, o czym świadczą komentarze na jego profilu, bo wraz z żoną zwiedza świat kamperem. Bardzo dużo czasu spędza poza Polską, właściwie większość. I o tyle, o ile wszyscy to akceptowali, o tyle, kiedy na świecie pojawiła się ich córka Tosia, bardzo wiele osób zaczęło komentować, że to nieodpowiedzialne, że dziecko potrzebuje stabilizacji i tak dalej. Natomiast pan Jakub sobie z tego zbyt wiele nie robił i nadal wraz z żoną, a także córeczką podróżują po świecie, podkreślając, że jej dobro jest zawsze na pierwszym miejscu. Niestety ostatnio w mediach pan Jakub pojawił się ze sprawą swoich poważnych problemów zdrowotnych. Musi bowiem przejść operację serca. Będzie lęk, strach, pora na przeanalizowanie przyszłości, pisała jego żona. Dlatego zimę po raz pierwszy od wielu lat musieli spędzić w Polsce i żartowali, że jak to zimno w lutym, jak to możliwe. Mają także w planie wydanie wspólnego e-booka, więc trzymam kciuki, aby operacja poszła jak z płatka, a pan Jakub mógł szybko wrócić do swojej podróżniczej pasji. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Bożenka też na początku nie była Agnieszką Kaczorowską, a teraz już Pelą również, ale wcielała się w nią Olivia Civelli. Angaż dostała mając zaledwie 5 lat. Ta rola zapewniła jej ogromną popularność, dlatego występowała w różnych projektach. Wystąpiła w reklamach, serialach i filmach. Występowała także w teatrze, więc nic nie stało na przeszkodzie, by stała się taką właśnie jedną z czołowych polskich dziecięcych gwiazd tamtego okresu, ale szybko zdecydowała, że jednak aktorstwo nie do końca ją kręci, a w sumie nawet to, że jej rodzice postanowili wyprowadzić się do Wielkiej Brytanii, przeważyło tutaj szale. Olivia odeszła z serialu. Później jeszcze próbowała swoich sił w show biznesie już za morzem w Wielkiej Brytanii. Mieszkała w Londynie, skończyła University of Liverpool i próbowała swoich sił w modelingu, wystąpiła nawet w tamtejszej edycji Top Model. Ale te wszystkie doświadczenia po raz kolejny sprawiły, że postanowiła z show biznesu jak najszybciej uciec. Udział w programie uzmysłowił mi, że chcę zajmować się czymś innym. To była fajna przygoda, przypomniało mi się, jak to jest być modelką i uznałam, że jednak nie jest to zawód dla mnie. Olivia pracowała później jako ratownik medyczny, a w 2021 roku wzięła ślub. Pamiętacie postać Michała Chojnickiego? W Klanie był to piłkarz, który później miał wypadek. No i oczywiście dla sportowca to była straszliwa trauma. W tę postać wcielał się Jan Wieczorkowski, który poruszał się na planie o kulach albo na wózku inwalidzkim. Z rolą pożegnał się w 2004 roku, a jego postać od tamtej pory gra Daniel Zawadzki. Jan Wieczorkowski to dość kontrowersyjna postać pod tym względem, że wiele jego wypowiedzi jest tak do bólu szczere, że czasami aż
bezczelne bywają. I tutaj też myślę, że producenci nie byli zadowoleni, gdy jasno mówił, że według niego granie w tym serialu było poważnym błędem. Trzeba było myśleć, zanim dostałem tę propozycję. Drugi raz nie wszedłbym do tej rzeki. Z doświadczenia wiem, że nie, mówił w WP. Ale to nie wszystko, bo kiedy powiedział, że chce się dalej rozwijać, nie było w tym nic dziwnego, ale na odchodne dodał jeszcze. W takich produkcjach są zatrudniani ludzie tani, więc mniej zdolni. Kropka. No i wiecie, no wszyscy, którzy grali z nim na planie, poczuli się nieco spoliczkowani tą wypowiedzią. Szczególnie wzburzyła się pani Laura Łącz, a także Izabela Trojanowska. Jan Wieczorkowski później radził sobie całkiem nieźle. Zagrał na przykład w Czasie Honoru, grał też organistę w filmach U Pana Boga, na przykład w Ogródku. I nadal jest aktywny zawodowo. Widzieliśmy go w serialu Bunt, który chyba jednak nie był bardzo popularny. Pracuje też nad nowymi projektami, można go zobaczyć w filmie Wieczór Kawalerski. Występuje w Teatrze Kwadrat w spektaklu Oko na Parlament. A także w spektaklu Wyjątkowy Prezent. Polecał także film W Szachu, opowiadający o polskich przedwojennych szachistach. Ale o panu Janie było także głośno ze sprawą jego związku z Moniką Brodką, a także późniejszych miłosnych podbojach. Aktor tłumaczył to postawą dziadka. Dziadek zdradził, że najbardziej żałuje, że wielu dziewczynom odmówił. Postanowiłem więc, muszę się wyszumieć z kobietami, żeby potem niczego nie żałować, wyznał Wieczorkowski w Superekspresie wiele lat temu. Wiele lat temu, bo potem wszystko uległo zmianie, Jan Wieczorkowski się ustatkował, być może wcześniej się wyszumiał, jak obiecywał, być może nie, ja tego nie wiem. Ale dziś wiedzie spokojne życie rodzinne, ma dzieci, żonę i wiele z tego na swoim Instagramie pokazuje. A młodsze pokolenie, no może już dzisiaj nie najmłodsze, bo takie w moim wieku, na pewno pamięta Kaję Paschalską i jej przyjaciółkę Ulę. I o niej właśnie będę mówić, bo również Ula w pewnym momencie odeszła z klanu, a dokładnie grająca ją Aleksandra Niżyńska. Trzeba przyznać, że pani Aleksandra akurat udział w klanie miała nieco ułatwiony, a to za sprawą znajomości, bowiem jest córką Wojciecha Niżyńskiego, pomysłodawcy i współtwórcy serialu Klan. Grała w nim od początku właśnie przyjaciółkę Oli Lubicz. Wcielała się w nią przez ponad 10 lat. A później po latach zdecydowała się odejść i powody tego odejścia tłumaczyła w Dzień Dobry TVN. Zaczęło się dużo innych dodatkowych rzeczy w moim życiu i stwierdziłam, że chcę pójść w inną stronę. Studiowałam dwa kierunki, więc to było wyzwanie. Uznałam, że lepiej się odnajdę w pracy badawczej. Co więcej, był to dla mnie także koniec z aktorstwem i początek bardzo poważnej kariery naukowej. Jest nawet taka grupa na Facebooku Beka z Klanu. I tam różni ludzie śledzą właśnie między innymi, co się działo z postaciami, które tam grały, a dokładnie z aktorami, którzy się wcielali w te postacie. I on zauważył, że Niżyńska pracuje jako analityczka w Instytucie Spraw Publicznych. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim, a także berlińskim Bermen Universitat. Jest autorką książek naukowych, współorganizatorką kampanii o partnerstwie i aktywnym ojcostwie. Wspiera działania przeciwdziałające nierównemu traktowaniu kobiet i mężczyzn. We własnej firmie, w której prowadzę ze wspólniczkami badania dotyczące równości płci, zajmujemy się głównie tematyką kobiet na rynku pracy i w polityce, więc jak widzicie, nie są to błahe sprawy, bardzo trzymam kciuki za taką działalność. Ale być może pamiętacie także Dorotę, zakonnicę z Klanu. Agnieszka Wosińska jest już po 50 dzisiaj. I mogliśmy ją zobaczyć w wielu popularnych serialach i filmach, chociaż trzeba przyznać, że ja nie od razu się zorientowałam, że to właśnie o Dorotę z Klanu chodzi. Najmłodsza córka Marii i Władysława Lubiczów z Klanu była bardzo chętnie zapamiętana. W serialu wyjechała do Ruandy, by pomagać oczywiście tam na miejscu, na misji. Jak czytam w jednym z artykułów, późniejsze angaże pani Agnieszki udowodniły, że z tą skromną Dorotą z Klanu nie ma zbyt wiele wspólnego, a przynajmniej potrafi być naprawdę bardzo wszechstronna. Po odejściu z serialu grała głównie epizodyczne role, ale w 2014 roku zagrała w Hardcore i Disco, gdzie wcieliła się w postać Poli Wróblewskiej. Potem występowała w O mnie się nie martw i w Rodzince.pl. Wystąpiła także w Szadzi. Pani Agnieszka mówi, że bycie matką jest dla niej najważniejszą rolą w życiu. Jej syn jest już nastolatkiem, natomiast kilka lat temu niestety pożegnała swojego ukochanego męża. Maria Niklińska z Klanu natomiast odchodziła dwukrotnie. W sumie grała w nim przez 19 lat i odeszła naprawdę spektakularnie, bo jej bohaterka Agata, która była w ciąży, zmarła podczas porodu.
Dlaczego córka Jolanty Fajkowskiej po tak długim czasie zdecydowała się odejść z serialu? To był wspaniały czas, życie jednak potrzebuje zmian, ja również. W planach mam wiele nowych projektów, już 6 sierpnia będzie premiera musicalu, w którym zagram, mówiła w owym czasie. Dużym przeżyciem było dla mnie poznanie wielu wspaniałych aktorów, na przykład Tomasza Stockingera czy Izabeli Trojanowskiej, która była moją idolką, także muzyczną. Poza tym poznałam rewelacyjną ekipę techniczną czy panie sprzątające. To byli wspaniali, oddani pracy ludzie, mówiła aktorka. I jak sama przyznała, dzisiaj skupia się właśnie na karierze muzycznej, ale także bardzo dużo grywa w teatrze, na czym głównie się skupia. Jestem ciekawa, czy waszym zdaniem ktoś jeszcze powinien znaleźć się w tym zestawieniu, czy o kimś nie wiedzieliście. Jak bardzo zmienili się aktorzy, o których dzisiaj mówiłam i czy ich powody odejścia z serialu są dla was jasne, czy jednak wolelibyście oglądać ich w tej roli? Dajcie znać, czy ich następcy, ci, którzy wcielili się w tę samą postać, co oni, dali radę. Są już w klanie naprawdę wiele lat, więc myślę, że niektórzy mogli się mocno przyzwyczaić. Czekam na wasze komentarze oczywiście i dziękuję za to, że byliście ze mną dzisiaj. No i oczywiście do zobaczenia już niedługo. Dajcie znać, jaką inną kompilację powinnam dla was przygotować. Pa!